Tytuł kursu: zasady wykonywania zabiegów upiększających twarz. Moduł: zasady w klasycznym makijażu wieczorowym. Temat: smokey eye. Elementy makijażu smokey eye mogą z powodzeniem być stosowane również w makijażach dziennych. Za moment przedstawię, jak wykonać letni makijaż w trzech odcieniach brązu z wykorzystaniem zasady przydymionego oka. Na górną powiekę nakładamy beżowy cień do oczu. Cień należy nałożyć aż pod samą brew, dokładnie go rozcierając. Aby makijaż był bardziej wyrazisty, nakładamy cień w kolorze średniego brązu od połowy wysokości powieki ponad linią załamania powieki po zewnętrznej stronie, delikatnie go rozcierając tak, aby nie było widać wyraźnej linii przejścia od beżu do średniego brązu. Następnie dodajemy ciemny kolor. Ciemny cień nakładamy w zewnętrznym kąciku oka i rozcieramy go, tworząc kąt ostry. Następnie należy rozetrzeć trochę ciemnego cienia pod okiem na dolnej powiece, zaczynając od zewnętrznego kącika i doprowadzić go tylko do połowy. To pomoże zrównoważyć ciemną górną powiekę. Następnie czarną kredką rysujemy grubą kreskę na górze linii rzęs, a następnie przy pomocy pędzelka rozcieramy i zacieramy granice. Na koniec tuszujemy rzęsy. Czasem potrzebujemy zmiany w codziennym makijażu, która wcale nie musi być drastyczna. Możemy wtedy sięgnąć po cień do powiek w trzech lub czterech różnych kolorach i odcieniach, czarną kredkę do oczu oraz po czarną maskarę do rzęs i spróbować dziennej wersji smokey eye. Jak zauważyliście, nie jest to zbyt skomplikowane. Spróbujcie sami wykonać ten rodzaj makijażu w domu. Powodzenia! Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.